Dzisiaj przetestujemy Garden of Banban, czyli nowa gra horror, która pojawiła się dosłownie wczoraj w nocy. I widząc te wszystkie kolorowe postacie w menu głównym mam tylko jedno skojarzenie, że ta gra to połączenie Rainbow Friends, Alphabet Lore oraz Poppy Playtime. A jakoś ja jestem specjalistą od horrorów, co prawda nie tak dobrym jak Chuck Ennidisowski, ale jakoś sobie radzę. To postanowiłem, że muszę pokazać wam tę grę i jestem w 100% pewien, że ten odcinek wam się na pewno spodoba. Swoją drogą w lewym dolnym ekranie widzimy, że twórcy zapowiedzieli już drugą część Garden, of Ban Ban 2. Tak więc i twórcy są pewni, że ta gra odniesie wielki sukces. Natomiast dla mnie wielkim sukcesem byłoby to, gdyby ten film dotarł do jak największej liczby osób. A żeby to się stało, musi być dużo łapek w górę, bo tak działa YouTube i tak działa algorytm. Więc do dzieła widzowie, zostawcie pod tym odcinkiem 10 tysięcy łapek w górę. Ogród Ban Ban. Czyli pana Banbana. Tak mi się przynajmniej tu wydaje. Dla rodziców, którzy zgubili swoje dziecko, czas jest naprawdę ważny. Klikaj na zegar, aby dostać podpowiedzi. A, okej okay. Dobra. Aha. Co tu się dzieje? Dobra. Tam się coś pojawiło w korytarzu. Nie mam pojęcia, co to było, bo jakby. Jeszcze. To jest moje pierwsze odpalenie gry, więc nie wiem, co tu się dzieje. Hold WSAD or Arrows for Movement. No to chyba taki standard. Widzę, że gra jest całkiem dobrze zoptymalizowana. Press E to I Interact with Object, czyli pod E możemy jakby podnosić przedmioty albo z nimi robić interakcje. Creativity Area. Jak widzicie, już sam vibe jest taki troszeczkę popi playtime, więc czuję, że to będzie naprawdę dobra gra. Mamy kartę. Niebieska karta do niebieskich drzwi. Jumbo mówi: jedz warzywa i owoce, żeby zostać tak silnym jak ja. Okej. Okay. Cafeteria, tu możemy pójść na jakiś obiadek, z tego co widzę. Mamy kolejnego potworka. Dzięki temu, że posiadam więcej rąk, pozwala mi to pomagać większej liczbie osób. Chodźmy otworzyć te drzwi i zobaczmy, co tu się tak naprawdę dzieje. Wydaje mi się, że jesteśmy rodzicem, który zgubił swoje dziecko w tym miejscu, albo coś takiego. Albo jesteśmy dzieckiem i mamy drona. Tak więc, tak, to mogę wziąć na pewno. Dostałem pilot. Tylko, jak się go uruchamia? The remote requires two batteries. Aha, czyli, żeby sterować dronem, potrzebujemy dwie baterie, dobra. Droga mamo, ukryłem się w pokoju, ale muszę walczyć z potworem. To jedyna szansa, aby Charlie polubiła mnie. Monster, ja. Charlie, czyli tu będzie jakaś kaczka, coś na tej zasadzie. Nieważne, musimy znaleźć dwie baterie, tak więc to jest nasza misja. I póki co nie mam pojęcia, gdzie mogą być te baterie, bo tak, tu nie wejdziemy, ponieważ musimy nacisnąć chyba ten guzik, o ile się nie mylę, albo jakoś te drzwi otworzyć kartą. Więc póki co. O! Dobra. Jedna bateria znaleziona. Teraz jeszcze tylko druga bateria. No i mamy gotowe. Pilot został uruchomiony. O kurczę, patrzcie, dron do nas leci. Siema dronie. Cześć kolego. Co tam? Użyj lewego przyciska myszy, aby użyć zabawki. No dobra. I prawdopodobnie muszę nakierować ciebie na przycisk. Teleportuj to the nearest room. Ooo, okej, okay, czyli prawym przyciskiem myszy możemy teleportować naszego drona do nas. Możesz nacisnąć dla mnie ten guzik, bo wydaje mi się, że to jest jedyne rozwiązanie, które widzę. I tam w swój, w swoją drogą też mamy, jakby. Okej, okay, nacisnął, czyli teraz otworzą się te drzwi. Może ten przycisk musisz nacisnąć? Chodź tutaj, podejdź tutaj. To mu zaczęło się świecić na czerwono. Okej. Okay. O, okej, okay, czyli teraz się to dopiero otworzyło. Dobra, no to chodźmy dalej. I z tego co. Hello? Eee... Cześć? Okej, okay, to było trochę dziwne. Chodź tu, mój dronie. Potrzebuję cię tutaj, w tym pokoju Koniec jest tutaj To miejsce jest naprawdę dziwne Tu w ogóle nie mogę wyjść, to jest jakaś mroczna strefa Ale ewidentnie mogę iść przed siebie O, czyli mogę tu... W... A, bo tu są szyby Dobra, żeby tutaj... Nie, ja tu nie chcę wchodzić Mogę coś zrobić z tym? Okej okay. Zapaliłem światło Czyli to jest taki playground. Cześć pani Kuro. Póki co będziemy nazywać ją pani Kura, ponieważ nie mam pojęcia, czym za bardzo jest, ale pewnie się dowiem. Dobra, sprawdźmy to pomieszczenie, bo wydaje mi się bardziej bezpieczne. Banban -ban Says. A, czyli to jest ten główny stworek: Banban. -ban. Sharing is Caring. Na szybkości sprawdziłem, co to jest pan Krias I to jest szóstka. Nie wiem, czy jest jakieś inne znaczenie tego, ale wychodzi na to, że dzielenie się jest super. Twoja szóstka jest moja. Chyba, że Pancrease to jest jakieś inne określenie. Jeżeli wiecie, co to jest za określenie i umiecie to przetłumaczyć na polski, to możecie mi napisać w komentarzu. Ale wydaje mi się, że to chodzi właśnie o szóstkę. Co jest totalnie dziwne. Naudi corner. Niegrzeczny... Co to jest? Niegrzeczny róg, czyli tutaj idą niegrzeczne dzieci w to miejsce. No. Kurczę, dobra. Czy mogę uruchomić ten przycisk? Halo, dronie. Okej. Okay. Wychodzi na to, że mogę, tak więc... Droniku, mógłbyś po prostu nacisnąć ten przycisk? Dawaj tu. A, dobra, bo ja go klikałem prawym przez przypadek. Dobra, rozpędzaj się i uruchamiaj. Let's go. Mmm... Coś jest nie tak. O, chyba ten przycisk jeszcze nie działa, na to wychodzi. Swoją drogą, możemy wszystko rozwalać. Jest! Rozwałka! Idziemy do drugiego pokoju, zobaczyć, co tu się ukrywa. Tu na razie jeszcze nie idziemy, bo tam trzeba chyba fioletową jakąś kartę, więc prawdopodobnie fioletową kartę dostanę od ciebie. Opila Beard Mission. Opila, ptak opila, tak się nazywa. Jest bardzo głodny. Nakarmią sześcioma jajkami, żeby dostać swoją nagrodę. Okej, okay, dobra, brzmi... Bolpit close! Mają tutaj bolpit, Czyli to jest jakby ten basen z kulkami. Dobra, już znalazłem... Czemu ciągle używam tego drona? Dobra, nieważne, znaleźliśmy jajko, tak więc chyba tutaj na mapie, tak, są porozrzucane jajka i my musimy je znaleźć. Dobra, drugie... Ym... Co to jest? Jest tam jakiś guzik. Coś jest to? Co jest Eee... Ym... Nie wiem, nieważne. Dobra, szukamy dalej jajek. Nie wiem, coś nacisnąłem i totalnie nie mam pojęcia co, ale był po prostu tam ukryty guzik. Jest kolejne jajko z tego co widzę. Tu prawdopodobnie gdzieś... O, notatka, zobaczmy. Bring a friend day stickers. Czyli jakieś naklejki tutaj dostają dzieci, z tego co widzę. zapowiada się całkiem fajnie. Już czuję, że... Już czuję, że jakby to jest takie, wiecie, budowanie atmosfery, za chwilę coś się wydarzy, za chwilę wyjdzie jakiś hagiwagi albo coś w tym stylu, zobaczymy, mam nadzieję, że ty przynajmniej nie będziesz się ruszać. Dobra, gdzie jest więcej jajek, bo zebrałem chyba, dobra, spróbujmy na nakarmić, jedno, drugie, trzecie, czwarte... Okej, okay, dobra, czyli musimy znaleźć jeszcze dwa jajka I nie mam pojęcia, gdzie one mogą być Więc będziemy musieli się troszeczkę tutaj rozejrzeć No i mamy kolejne Było po prostu w łódeczce sobie siedziało Jak gdyby nigdy nic ukryte I Jak gdyby nigdy nic mój sąsiad zaczął wiercić Sąsiedzie, czemu mi to robisz w momencie, kiedy nagrałem wam Najważniejszy odcinek tego kanału W tym roku Przywołajmy naszego drona, ponieważ zobaczyłem tutaj przycisk I mam wrażenie, że ten przycisk Może się do czegoś przydać Tak więc droniku, leć tutaj I urucham ten przycisk, cokolwiek on... Robi. O, proszę, czyli dobrze, jednak myślałem, że. Bo, jakby szukam już tutaj od kilku minut tych jajek i nie mogłem ich znaleźć. Właściwie tego ostatniego. No i okazuje się, że trzeba było po prostu tym dronem to zrobić. Okej, okay, dobra, czyli czwarte. Teraz było piąte. I szóste jajko. I teraz powinienem dostać nagrodę. Coś jest. Co to jest? Co to jest? Karta! Dostałem żółtą kartę. Okej, okay, gdzie były żółte drzwi. Tu jest żółta karta. A, czyli żółta karta uruchomi nam ten przycisk, który był wyłączony. Dobra, droniku, zapraszam w to miejsce, proszę uruchomić ten przycisk. Pik, odpalaj, let's go! Dawaj kolego, odpal tutaj mi ten przycisk. I te drzwi się otworzyły. Okej, okay. czyli to jest jakby skrytka z młotkiem i notatką. Dobra, młotek biorę i notatka. Distraction at one. Distraction to jest jakby takie odwrócenie uwagi, coś na tej zasadzie. Ale dobra, czekajcie, bo ja zdobyłem młotek, ale do czego mi jest młotek? Życzliwość jest dobra, tak więc rozsiewaj ją wszędzie albo po prostu tak, bądź dobry, coś takiego. Captain Flight Says, uga, buga, uga, buga. O, już czuję, jak będzie mnie gonił. Już to czuję, że gdzieś tutaj on będzie, bo ja innej opcji nie widzę. Wychodzi na to, że skoro zdobyłem młotek, który wygląda jak taki łom trochę, to mogę się dostać tutaj. I tak możemy dostać się do bolpitu. Super. Wow, to jest bolpit, ale gdzie są kulki? I czemu tu są ślady? Czerwone ślady. Dobra, space to jump. Wow, czyli teraz grani mówi, że mogę skakać. Śmiech to najlepsze lekarstwo, więc się uśmiechaj każdego dnia. Dzięki. Emergency Stop. To co to robi? Nie ma tu żadnego przycisku. What was my color? Czyli tam jest jakaś zagadka związana z kolorami tych postaci. O, nacisnąłem Emergency Stop. Ale to nic nie daje. A tutaj co jest? Żółty przycisk. Ok, włączyłem. No i co teraz? Wow, what was my color? To się włączyło Co to jest? Chodzi na to, że w sumie dobrze zrobiłem, że tam nie skoczyłem Bo się źle skończyło, tak więc Okej, okay, to jest pewnego rodzaju winda Która przeniesie nas na drugą stronę I powiem szczerze, że Wygląda to dość niebezpiecznie Okej, okay, okej, okay, spokojnie, spokojnie Wow, wow, wow Wow, wow. Dobra, a bo to jeździ w kółko, dobra. Tam coś w ogóle jeszcze jest do zrobienia. Dobra, wyskakuję z tego. Nara. Dobra, dzięki za podwózkę. What was my color? O nie, nie pamiętam ich koloru, ale dobra, nie, 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 pamiętam, pamiętam. I później pewnie odpali się ten przycisk. Dobra, e, to tak. Ten na pewno był czerwony, to jestem pewien Zresztą mamy wszystkie kolory podane, co nie? To był czerwony ziomek, nie pomarańczowy Nie biały, czerwony Ona była, albo on, to jest ona, tak To jest ona, to był na pewno różowy Ten był pomarańczowy na 100%, pan ośmiornica był pomarańczowym kolorem To pamiętam Dobra, zielony, pomarańczowy To był niebieski, bo to był ten Uga Buga To pamiętam yy, Opila Beard, ona była różowym chyba a ten duży? To był zielony, na pewno zielony, tak, tak. To był zielony, pamiętam, pamiętam. No i już. Nie? Czyli ty byłaś. A, bo jest dwa razy różowy. Czyli ty nie byłaś różowym. Byłaś niebieskim? Nie. Zielonym też nie. Pomarańczowym też nie. Tak, udało się. Nie wiem, jakim była kolorem, ale udało mi się otworzyć drzwi. No i pięknie, mamy pomarańczową kartę. Okej. Okay. I ten przycisk nie jest aktywowany. Z niewiadomych przyczyn on, jakby tutaj, jest wyłączony. Ale wydaje mi się, że będę musiał. What the hell? Czy co jest grane? Czemu to na mnie patrzy? What? Ej, ej, ej. Co ty kombinujesz? Co ty kombinujesz? Co ty. Co ty chcesz mi zrobić? E. Możesz mnie przepuścić? Ah! No czego ja oczekiwałem, że co, się po prostu się odsunie i mnie przepuści jak gdyby nigdy nic? No nie! R. Co to jest R? Tu będą, tu będzie, ja już, ile tu jest sekretów jakichś w ogóle? Ta gra będzie genialna, ja wam mówię. Press E to be reincarnated. Aha, czyli możemy jakby zostać zreinkarnowani. Dobra, ale jakby ja nie chcę z tobą tutaj... Aha, ja, ja nie mogę nic zrobić. Tu jest notatka jeszcze. Podnoszę ją. I want to play with the. Dobra, zobaczmy, co mówi ta notatka. I want to play with the whole beard, but. E, Okej, okay. to są jakby. To, co mówią te postacie, i tu są kolory ich, więc pewnie coś tutaj jeszcze ciekawego znajdziemy. Ale. Czy. Ty możesz sobie stąd iść? Teraz mamy przycisk, dobra, czyli ja muszę tutaj stać i nie ruszać się. Czy ty się ruszasz Ona jest jak te, jak. O, tak ty działasz. Jak na ciebie. O! Ona chyba trochę działa jak endoszkielety we FNAFie, czyli jak na nie patrzymy, to jakby nie rusza się. A jak się odwrócić? H, literka H. Nie, no coś, będzie tu jakiś wyraz do ułożenia. Teraz muszę wiedzieć. RH. Szybciej, dronie! Szybciej, proszę. Dobra. Co jest? To jest grane! Ona mnie goni! What the hell? Run! Run for your life! Gdzie ja mam uciekać? Gdzie ja mam uciekać? Halo! Nie mogę stąd wyjść! Nie mogę stąd wyjść! Proszę! Wypuśćcie mnie stąd! Nie, czemu? Czemu takie rzeczy się tutaj dzieją? Smutna buźka, widzowie smutna buźka. Chyba wiem jak ją pokonać, a przynajmniej tak mi się wydaje, że wiem. Tak więc szybko, hold shift to sprint Nie nie nie, tym razem mnie nie dorwiesz Zróbmy reset, co się stanie jak zrobię reset? O? Co? Zrzuciłem ją <laughs> Ta gra jest genialna Ta gra jest genialna Dobra idziemy dalej Oj coś czuję, że coś jeszcze się tu wydarzy To jeszcze nie koniec, to jeszcze nie koniec zabawy Teraz mam takie, jaką kartę zdobyłem? Czy ja zdobyłem fioletową? Nie Chyba pomarańczową, tak zdobyłem Pomarańczową kartę, zgadza się, czyli teraz możemy Wejść do tego pomieszczenia Czyli do pomieszczenia pana ośmiornicy, w którym jest tylko komputer. I w sumie, mogę to uruchomić? Nie. Jakieś dwa pudła, które możemy przesunąć. Może coś za nimi się ukrywa? Nope. Może tu? Coś tu jest. Patrzcie, ukryty przycisk. I teraz to się powinno odpalić. Działa to? Odcisnąłem przycisk, ale nie mam pojęcia, co on. Robił Sprawdźmy, może się odpalił ten Chociaż nie widzę, żeby on się tak jakby świecił normalnie Tak, świecił się normalnie, dobra Czyli teraz mogę nacisnąć to O, oh, o, oh, o, oh, okej okay. Czyli to jest pomieszczenie z ukrytą zapadnią Prowadzącą do podziemi tego miejsca Wygląda dość ciekawie W ogóle jest notatka Boarding Pass, name Utman Adam From Montreal, Madrid Gate B13 Boarding Time 3. Jest kod kreskowy do zeskanowania. Co jest? Oh my god. I, 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 troszeczkę się boję. Sprawdźmy dokąd prowadzi ten kod. Wychodzi na to, że to jest po prostu strona twórców, gdzie mamy tutaj coś takiego. Jakieś gratulacje i, i tak dalej. Czas zjechać tą przyjaźnie wyglądającą windą. Chociaż, kurczę, mam wrażenie, że ona no nie zaprowadzi mnie w żadne dobre miejsce, bo wiecie, tutaj macie jakby po prostu biuro i w biurze nagle taką creepy, dziwną, pordzewiałą windę, która... Po prostu sobie jedzie na dół. Nie mam pojęcia, czy się znajduje pod tym miejscem, ale mam wrażenie, że nic dobrego. Zresztą, zobaczcie, zjeżdżamy w mrok. I gdzie jest ten bolpit? Gdzie są te wszystkie kulki? Gdzie jest basen z kulkami? Czyżby winda się zepsuła? Co? Co za dźwięk? Co jest grane? Co tu się dzieje? Co to jest? What the hell? Co tu się odwał! Co? Kim ty jesteś! Zostaw mnie spokoju! W spokoju! Eee. Czyli on zepsuł naszą windę i żyje pod tym miejscem i jest przeogromny. Thanks for playing! Ej, jak będziecie chcieli, żebym nagrał dwójkę, jak wyjdzie, to dajcie znać i zostawcie łapę w górę, bo przy tej grze naprawdę bawiłem się dobrze.